Super. No i masz okazję skosztować teraz premiery tego dania. Cała przyjemność po mojej stronie. Wcześniej widzieliśmy, jak jest przygotowane, zbieraliśmy do tego zioła, zbieraliśmy do tego jarmuż, dokładnie, młodą cukinię i ogórecznika. Więc, z waszego magicznego ogródka. Z naszego magicznego ogródka, więc kosztuj i dawaj mi opinię, bo to jest premiera. Jasne. Jesteś pierwszą osobą, która to będzie. Szczerze, czuję się absolutnie zaszczycony. Przypomnij jeszcze proszę kurki, co jeszcze było? Kurki z kozim serem, z dużą ilością koperku i oliwa z liścia laurowego. Liść laurowy na świeżo smakuje zupełnie inaczej niż ten suszony. Nadaje takiego troszkę cytrynowego, trochę rzeźkiego smaku. Warzywa mają być chrupkie, chrupiące, bo po to lubimy zielone warzywa, żeby one nam chrupiały, prawda? Tak. Nie były rozgotowane jak w zupie jarzynowej. Ja zawsze miałem z tym problem, zawsze przygotowałem, to prawda? Jak? Genialne. I najważniejsze jest to, żeby te dania smakowały. Tam tak. Nie ma być nie wiadomo jakich tekstur, one mają być po prostu smaczne. Smaczne. I tak jest, absolutnie.